No więc którą mamy niedzielę Wielkiego Postu? Nie, piątą. Ile zostało Wielkiego Postu? Jedna. Dużo czy mało? Musimy się dobrze przygotowywać do czego? Do komunii też, ale najpierw przed komunią co są? Co są przed komunią teraz, za tydzień? Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Święta wielkanocne. A jakie wydarzenie będziemy świętować w święta wielkanocne? Jakie wydarzenie? Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale zanim Pan Jezus zmartwychwstał, to co On zrobił? Słuchajcie, co było przed zmartwychwstaniem? No. O właśnie, droga krzyżowa. Pan Jezus szedł na drogę krzyżową. Słuchajcie, jak wam się wydaje, łatwa była dla Pana Jezusa ta droga krzyżowa, czy nie? Nie? A czemu nie była łatwa? Może była łatwa. Był bity, tak jest. Co jeszcze? Niósł ciężki krzyż. A dlaczego ten krzyż był ciężki? Co ten krzyż symbolizuje, słuchajcie? Co symbolizował krzyż Pana Jezusa i dlaczego on był taki ciężki? Tak, czy Pan Jezus niósł swoje grzechy? A skąd wiemy, że Pan Jezus nie niósł swoich grzechów? Może zasłużył na krzyż? Co? No, może Pan Jezus zasłużył sobie na krzyż. Jak myślicie? Zasłużył sobie na krzyż, czy nie? Słuchajcie, Pan Jezus jest jedynym człowiekiem na świecie, był jedynym człowiekiem na świecie, który nie popełnił żadnego grzechu. Żadnego grzechu nie popełnił Pan Jezus. No to dlaczego ten krzyż był taki ciężki? Co? Dlaczego? To były grzechy innych. Kogo? Sąsiada? Też. Ale to były też nasze grzechy. Pan Jezus niósł nasze grzechy i dlatego, słuchajcie, my teraz możemy się z tych grzechów, co? Wyspowiadać. Tak, bo Pan Jezus umarł za nasze grzechy, dlatego my teraz możemy do Niego przyjść i Mu oddać nasze grzechy. I to się dokona kiedy? A nie dokładnie przed komunią co będzie? Przed komunią jest spowiedź święta. I wy swoje grzechy oddacie komu? Panu Jezusowi. A On je wszystkie weźmie na siebie, bo już wziął i za nie odpokutował. Słuchajcie, no właśnie, dlaczego jeszcze droga krzyżowa nie była łatwa? Skąd my wiemy, że nie była łatwa droga krzyżowa? Co się na przykład 3 razy dokonało na drodze krzyżowej? Kto mi powie? Dlaczego Pan Jezus 3 razy upadł pod krzyżem? Dlaczego? Tak, bo ten krzyż był bardzo ciężki. I czy Pan Jezus, jak upadł, to już leżał? A co robił? Stał i szedł dalej. Stał i szedł dalej, słuchajcie. Zawsze powstawał. A potem przybili go do krzyża. Słuchajcie, czy ktoś z was kiedyś uderzył się w palec młotkiem na przykład? Albo został, ukłuł się, może skaleczył, bolało? Bolało? A wyobraźcie sobie, jak Pan Jezus był przybity do krzyża? Ktoś z was wie? Czym był przybity? Gwoździami. Wyobraźcie sobie, jaki to ból, kiedy mu tu gwoździe wbijali w rękę i tu, i jeszcze nogi, stopy też. Słuchajcie, Pan Jezus bardzo cierpiał, za nas cierpiał. Czy On chciał, słuchajcie, cierpieć i czy chciał przyjść, żeby nas zbawić? Z jednej strony tak, ale czyja to była wola, słuchajcie? Kto posłał Pana Jezusa, żeby nas zbawił przez krzyż? Kto posłał? No, czy wiecie? Czyją? Dobrze. Są Bóg, ale, bo wiemy, że Bóg jest jeden, ale w 3 osobach. Mianowicie Bóg, Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty. Więc Pan Jezus jest którą osobą? Boską? Drugą, Syn Boży. Kto Go posłał na świat? Słuchajcie, kto Go posłał? Bóg Ojciec. Bo Bóg Ojciec, my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, bo On nas stworzył. I kiedy zgrzeszyliśmy i zasłużyliśmy na karę, to Bóg Ojciec tak nas kochał, że powiedział do swojego Syna: chciałbym, żebyś poszedł na ziemię, stał się człowiekiem i zbawił ludzi. Czyli kogo wolę Pan Jezus wypełnił, słuchajcie? Kogo? Boga Ojca. Był posłuszny Bogu Ojcu. Dlaczego ja to mówię? Słuchajcie, dlaczego ja to mówię? Bo dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś wierzy we mnie, to niech co? Idzie za mną. Chrześcijanin, my wszyscy, to jesteśmy ktoś taki, kto naśladuje Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, i kiedy powoływał apostołów, co? Spotkał Piotra i co mu powiedział? Pójdź za mną. I do każdego z nas Pan Jezus mówi: pójdź za mną, to znaczy ty mnie naśladuj. My mamy w życiu naśladować Pana Jezusa. I uwaga, Pan Jezus też powiedział: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Słuchajcie, czy my mamy swoje krzyże? Co jest krzyżem dzieci? Na przykład obowiązki. Jakie? Wy w ogóle macie obowiązki? A może macie same przywileje tylko? Co jest waszym obowiązkiem? Co jest obowiązkiem dzieci? Mywarki, rozkładanie. No, to masz taki obowiązek. Kto ma jeszcze obowiązki jakieś? Sprzątanie pokoju. Odrabianie lekcji, czyli co? Chodzenie. Chce wam się zawsze iść do szkoły? Ale co? Musimy. To jest nasz krzyż. Czy rodzice mają obowiązki? Co jest obowiązkiem rodziców? Muszą chodzić do pracy. Ciekawe, czy im się chce. Jakbym tak spytał rodziców, czy chce im się chodzić do pracy. Ale oni wiedzą, że co? Muszą. Poza tym co? Muszą was wychować. Rodzice, trudny to obowiązek czy nie? Wychowanie dzieci. No właśnie. To wcale nie jest takie proste. Każdy z nas ma jakieś obowiązki, jakiś krzyż. Trzeba dbać o bliskich. Ja na przykład mam teraz starszych rodziców. Słuchajcie, wczoraj u nich byłem. I muszę sobie uświadamiać, że coraz częściej muszę być u rodziców, bo oni już potrzebują mojej pomocy. Trzeba się troszczyć o starszych. Więc to są nasze krzyże. I Pan Jezus mówi do nas tak, uwaga, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Więc my musimy za Panem Jezusem też dźwigać krzyż naszych obowiązków właśnie. Jaki nam wzór jeszcze Pan Jezus zostawił? Ja powiedziałem, że On wypełnił kogo wolę, wypełnił Pan Jezus przychodząc na ziemię? Kogo? Boga Ojca. Jaki przykład daje Pan Jezus dzieciom w ten sposób? No, wypełniając wolę Ojca. To wcale nie było łatwe. Pamiętacie modlitwę w Ogrójcu? Pan Jezus się modlił w Ogrójcu. Kto pamięta, jakimi słowami się modlił? Modlił się tak: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Nie chcę tej męki. Pan Jezus wiedział, co go czeka. Wiedział. Ale powiedział, ostatecznie powiedział tak: niech się stanie wola Twoja, mój Ojcze. I Pan Jezus wiedział, że wolą Ojca jest, żeby umarł. Słuchajcie, czego dzieci uczy Pan Jezus w ten sposób? No? Kto powie? Posłuszeństwo. Kogo dzieci powinny się słuchać? Rodziców. Kogo jeszcze? Starszego rodzeństwa. No, ale tylko wtedy, kiedy nawiązują do dobrego. Do kogo jeszcze? Kogo jeszcze powinny dzieci słuchać?
opiekunów, nauczycieli, katechetów, księży, właśnie, bo oni chcą waszego dobra. Dobra. Czy to jest łatwe posłuszeństwo mamie i tacie? Nie zawsze. Ile razy dzieci mówią, nie chce mi się, albo słynne zdanie jakie? Posprzątaj pokój. Potem. Mamo, potem. Potem. Mówicie tak? Albo? Po co? Po co? Po co? No więc słuchajcie, dzisiaj Pan Jezus nam mówi, że powinniśmy Go naśladować. Nie zawsze to jest łatwe, ale jeżeli jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Pana Jezusa, to tak trzeba. I słuchajcie, dzisiaj też się dowiadujemy z pierwszego czytania, że Pan Bóg nam pomaga swoją łaską. Pomaga, błogosławi. Że ten krzyż staje się nie taki ciężki. A szczególnie jak go zrobimy z miłości. Z miłości stać nas na bardzo wiele. Zapytajcie rodziców, ile kosztuje trudu, żeby was było urodzić, wychować. Ale to wszystko był słodki ból, bo was kochają. Człowiek jak kocha, to nie czuje takiego krzyża. Gorzej jak nie kocha, to wtedy się czuje przymuszony.